Wracamy do studia M jak Mundial. Dzisiaj naszym gościem Michał Zichlarz, pasjonat afrykańskiej piłki, autor portalu afrykagola.pl, dziennikarz katowickiego sportu. Gramy z Senegalem. Ostatnio w Senegalu zrobiło się głośno o Henryku Kasperczaku. On był selekcjonerem tej kadry w latach 2006-2008. Natomiast niedawno udzielił takiego wywiadu francuskiej prasie, w którym mówił o tym, że w afrykańskiej piłce, w senegalskiej piłce używane są no niemal szamańskie metody. O co chodzi? No to prawda, ta jego wypowiedź odbiła się dosyć szerokim echem. Ja myślę, że może wszystko rozeszłoby się po kościach, ale akurat sytuacja jest jaka jest. Polska gra z Senegalem. Ten mecz zarówno dla jednej, jak i drugiej reprezentacji. Można powiedzieć, że to jest taki kluczowy mecz, prawda? No bo ten mecz otwarcia, no jak przegra się go, to się od razu stawia no, w bardzo trudnej sytuacji. Także no, wiadomo, kibice, media i w jednym, i w drugim kraju żyją tym spotkaniem. Dlatego no, ta właśnie wypowiedź trenera Kasperczaka wzbudziła takie emocje. On właśnie opowiedział o metodach selekcji. No właśnie, bo dzisiaj mamy cyfryzację gdzieś tam treningu, analizę dokładną, co, gdzie, kiedy, jak te wszystkie parametry idą w górę albo w dół, a tu się okazuje, że w Senegalu jakieś szamańskie metody egzotyczne, o co chodzi takiego? To znaczy, powiem tak, przy okazji pisania właśnie książki Afryka Gola, futbol i codzienność, jest tam jeden cały rozdział poświęcony tym czarom w afrykańskiej piłce i Senegal też nie jest tu jakimś wyjątkiem. Trener Kasperczak w tym wywiadzie wspomniał o tym, że gdzieś tam no, szamani smażą żywego kurczaka, zbierają z niego popiół, dają potem zawodnikom, a zawodnicy mają sobie wcierać ten popiół w kolana i w kostki. To jakoby ma wzmocnić ich siły. Powiedział też o tym, że szamani zabijają owce, krew jest spuszczana, tą krew dostają piłkarze. No i przed meczem mają wyjść na główny stadion, wykopać dziurę i wlać tą krew. Także no, powiedział właśnie o takich przykładach i to gdzieś tam no, wzbudziło duże oburzenie Senegalczyków, którzy powiedzieli, że nasz były selekcjoner postrzega właśnie nasz kraj poprzez pryzmat właśnie takich praktyk. Rozumiem, że dementują te informacje, czy nie? Myślę, że nie do końca, bo oni są sami świadomi. Myślę, że broniłbym tutaj trenera Kasperczaka, który przecież, jeśli chodzi o piłkę afrykańską, no to pracuje tam od ćwierć wieku z wielkimi sukcesami. Zaczynał w Wybrzeżu Kości Słoniowej w 1993 roku. Pamiętam, że wspominał, że kiedy przeglądał listę płac, ile poszczególni zawodnicy czy sztab trenerski zarabia pieniędzy, nagle znalazł na liście wiele jakichś nazwisk, których w ogóle nie kojarzył. Okazało się, że to byli właśnie miejscowi szamani, którzy pomagali afrykańskiej reprezentacji. Pomagali na tyle skutecznie, że Wybrzeże Kości Słoniowej w 1992 roku zostało mistrzem narodów Afryki. Senegal zaskoczył wszystkich w 2002 roku, wtedy na inaugurację wygrał z Francją 1-0. Później doszedł do ćwierćfinału ostatecznie tej imprezy. Czy dzisiaj ten zespół jest mocniejszy, na podobnym poziomie jak wtedy, czy słabszy? Trudne pytanie. Zobaczymy, jak będzie na boiskach w Rosji. Wydaje mi się, że jednak wtedy ten zespół był lepszy. Dlaczego tak myślę i dlaczego tak mówię? Wtedy selekcjonerem reprezentacji Senegalu był Bruno Metsu. Charyzmatyczna postać, który tak zintegrował się z tym zespołem, że no praktycznie przejął wszystkie możliwe senegalskie obrzędy, został muzułmaninem, gdzieś tam no, jakieś praktyki szamańskie nie były mu obce. Oni akurat w 2002 roku, kilka miesięcy wcześniej, na Pucharze Narodów Afryki wywalczyli wicemistrzostwo kontynentu, więc już to był taki symptom, że to jest bardzo, bardzo mocna reprezentacja. Pojechali na te Mistrzostwa Świata Azjatyckie i okazali się czarnym koniem, okazali się rewelacją tych mistrzostw. Pokonali Francję, wyeliminowali Szwecję, doszli do ćwierćfinału i powiedzmy, że Senegal razem z Kamerunem, który w 1990 roku zagrał w ćwierćfinale Mistrzostw Świata,
i razem z Ganą, która 8 lat temu była też w 1/4 mundialu. To są jedyne trzy reprezentacje, które doszły tak daleko. A teraz ten zespół oczywiście jest bardzo mocny. Są indywidualności jak Sadio Mane, gwiazda Liverpoolu, ale na przykład na ostatnim Pucharze Narodów Afryki półtorej roku temu, kiedy byli jednym z głównych faworytów, odpadli w ćwierćfinale. Przegrali wtedy po serii rzutów karnych z Kamerunem. Więc to jest taki przyczynek do tego, żeby pokazać, choć mają rzeczywiście dobrych zawodników grających w mocnych klubach, to jednak zawodzą. Krótko co będzie najważniejsze, jeśli chodzi o mecz z Senegalem, zatrzymać te szybkie skrzydła? To zdecydowanie powstrzymać Sadio Mane, powstrzymać tych szybkich skrzydłowych, bo oni błyskawicznie przemieszczają się pod bramkę rywala, ale myślę, że tutaj taka rzecz, grać po prostu swoją piłkę. Jeśli ta nasza reprezentacja będzie grała to, co grała w eliminacjach, to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to myślę, że będzie dobrze. Michał Zichlarz, dziennikarz katowickiego sportu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo Dziękuję za tę uprzejmie. rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę.